Cześć, witam wszystkich w kolejnym locie. Słuchajcie, dzisiaj misja bojowa. Misja bojowa, która będzie polegała na tym, że będzie to po prostu walka między śmigłowcami. K-50 kontra 4 Mi-24, które tam właśnie zbliżają się do nas z kierunku północnego. Mamy alarm generalnie, więc musimy bardzo szybko wystartować. Bardzo szybka procedura startowa, że tak powiem, bo nie ma czasu. Słuchajcie, w DCS-ie właśnie bardzo mało jest takich walk między śmigłowcami powietrznych. Ciężko na takie walki gdzieś tam wpaść na internecie, więc postanowiłem, że coś takiego wam dzisiaj pokażę. Z punktu widzenia pilota. A jak to wyjdzie, to zobaczymy. Przewaga jest ze strony wroga. Jest 4 na 2. Także zobaczymy, jak to będzie. Silnik. No i dobra. Ciśnienie nam rośnie. Robię to jak najszybciej możliwe, no ale wiadomo, że no jednak ten śmigłowiec potrzebuje trochę czasu do pełnego odpalenia. Trymowanko. Wyłączamy sobie już APU. Musimy poczekać chwilkę, aż nam ostygnie. Możemy startować. Przestawimy jeszcze sobie flary na oba podajniki w razie W. Śmigamy. Postaram się lecieć bardzo nisko, tak żeby nie zostać wykrytym przez nich. Będziemy wykorzystywać wszystko. Linie drzew, budynki, jeżeli będzie trzeba. Plan jest taki, żeby się gdzieś przyczaić i walnąć najpierw do nich z rakiet, a potem jak się zacznie walka powietrzna, to ewentualnie dobić działkami,
ewentualnie jeszcze rakietami, jeżeli to będzie możliwe. Zmienię formację dla skrzydłowego. O, jest. Zobaczcie, przed nami są cztery śmigłowce. Ja już to widzę. Są, zobaczcie, cztery sztuki. Włączymy sobie laser. Zmniejszymy sobie trochę wiązkę. Spróbujemy tutaj przycupnąć. Coś namierzyć. Musimy to chwilkę poczekać. No i zobaczcie, cztery sztuki. Czterech na dwóch. Jeszcze są za daleko, żeby ich laser, no tak powiem, namierzył. Laser chyba działa tutaj od 10 mil. Jeszcze nie. Wygląda na to, że oni lecą w formacji i ten jest pierwszy, więc... Włączymy sobie jeszcze obracanie nosa do... do namierzonego celu. Jeszcze laser jest za słaby. Jest. No i czekamy, aż znajdą się w zasięgu. Unosimy się tutaj nad ziemią i zobaczymy, co się dzieje. Jakby strzelali do nas z rakiet, to też to będzie widać. Są coraz bliżej. Nasz skrzydłowy też pięknie wyczekuje. Ja to się zastanawiam, czy bym może... Tak, zrobimy. Przekażę mu cel. A sam się namierzę na innym. Ubezpieczymy uzbrojenie i poszli. Ha! Nic nie trafiłem na razie. Próbujemy łupać rakietami ich. Ile się da. Tutaj się chyba muszę przestawić jeszcze na... żeby to lepiej działało. Wygląda na to, że dostałem.
takiej sytuacji spierdzielamy. Spróbuję uruchomić gaśnicę. I uciekam w stronę naszej bazy. Tam jest wyrzutnia przeciwlotnicza, więc być może jak będą mnie ścigać, to właśnie wejdą pod jej ostrzał. Póki co próbuję ratować maszynę. Z lewej strony widać, że Mi-24 tutaj leci w tą stronę. Powiem wam, że pierwszy raz mi się zdarzył taki scenariusz, że mnie tutaj zestrzelili prawie. No przeważnie sobie gdzieś tutaj radziłem, nie spodziewałem się tego. Widzę tutaj dwa śmigłowce. Tam mamy, zdaje się, jakiegoś myśliwca. A, bo ja chyba jeszcze dwóch myśliwców ustawiłem, którzy gdzieś tu się kręcą, więc może oni się z nimi, że tak powiem, rozprawią. No a ja w tym czasie co? Ratuję się. Jakoś tak głupio dostałem, że mi zablokowało całą broń. Urwali mi jedno skrzydło. Chyba tak. Tu mam drugie K50, słuchajcie, mojego skrzydłowego, który też oberwał, jak widać. No, 4 na 2 to tak średnio wyszło. Coś tu się dymi, nie wiem, czy oni tutaj atakują, czy co tu się dzieje. O, tu jest ta wyrzutnia, o której mówiłem. Mam nadzieję, że ona tutaj coś działa. Tak przez chwilę zawisnę i zobaczmy, czy ona tutaj coś atakuje, czy nie. Wsiada mi hydraulika. No niestety, uszkodzenia są zbyt duże. No ale udało mi się, zdaje się, przeżyć. Nawet oberwałem. Zobaczcie, że oni nas tutaj cały czas łupią. O, teraz dopiero zaczęła działać ta wyrzutnia. Nie wiem, czy ona coś tam kogoś... O, leci następna rakieta. Cały czas tutaj te rakiety w nich walą. Trochę ich to pewnie odstraszyło. No ale tam zobaczcie, że jakieś straty są. No dobra, tak wygląda ta, zobaczcie, taka akcja dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego. Pozdrawiam.